Godzina piąta. Lecimy rozładować druty. Takie wiecie, jak macie w oponach druty do recyklingu. Lecimy dafikiem. Także posmakujemy trochę pracy na wrotce od nowego roku. Oczywiście nie ma u nas żadnych zmian, nie było, firmy nie zmieniliśmy, po prostu to jest taki po prostu kursik z wujem. Także posmakujemy trochę pracy na wrotce na nie byle jakim sprzęcie. A jednak jest się czym pokazać, jakby nie było. DAF 105. No nie w standardowym malowaniu, to można zaprzeczyć. Tak tutaj to wygląda. Jest się czym pokazać, burżuazja. Dobra, będę się odzywał jak coś. Może coś nagram, może nie. Zobaczymy jak to wyjdzie, na pewno coś się skleje na YouTube'a. Bo na razie jest niedobór filmów. Co idzie zauważyć. Dziękujemy. Dupa nie chce zlecieć. Dlatego trzeba podważać te wszystkie zamarznięte części, żeby jakoś to się obluzowało i próbować metodą prób i błędu. O, zaraz będzie chwila prawdy. Czy zleci, czy nie. Do schowej jutro. Nie idzie do natury. Jak się wzięli, kurwa, no przecież... Tutaj na Ciechanów teraz tak jechać, jak jest w lewo na lądzie 16, to na prost. No i ten... kurwa, patrzaj, bo w piątek tam patrzeli do tego samochodu, że tam świecił ten silnik, nie? I ten, no to wyszło, że pedał gazu podłożył. Jak wam się podoba DAF? Ja DAFa trochę poznałem z tego, co robię na praktykach. Tam DAFy się przewijają, to jest codzienność. Także to jest DAF w automacie, jeżeli was by to interesowało. Całkiem przyjemna skrzynia. No nie jest jakaś tam... Tylko połączenie automatu i wywrotki to nie jest zbyt wygodne połączenie, zwłaszcza zimą, ale no... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie jest najgorzej, powiem wam szczerze, wiecie? No tak to wygląda. No i co, DAF jak DAF. DAF to jest akurat bardzo popularna marka, więc tutaj myślę, że nie muszę wam pokazywać pokazywać go jakoś dogłębnie. Jedna ciekawa rzecz, jest to DAF z ostatniego wydania praktycznie, bo to jest 2006 rok, z końcówki. I on wygląda w następujący sposób, że ma tachograf, co dziwne, na tarczki. Nie ma cyfrówki, tylko na tarczki jest, nie?
tak jak mają, miały te 9.5 nowsze, nie? Co podchodziły już pod 105, to już jest taka 105 z tym. Pierwsze wersje. No i tyle w temacie, bym powiedział. To jest kozackie. Tak to wygląda, że teraz będziemy ładować na schowę. Ale to już są plany jutrzejsze. Robimy taką dniówkę, czyli na Kutno, rozładować Kutno, przyjechać do Płocka, załadować Płock, wracamy w stronę Wschowy, przez dom, pauza w domu, jutro kolejna część trasy, już beze mnie, bo trzeba iść do roboty. No, tak to wygląda. Irany też fajne, także jest czym jeździć, jest się czym pokazać na drodze. Zwłaszcza z tym, z tą grafiką na przodzie i na bokach. Tak, jest przyjemny motor, przyjemny. Mistrzowsku, panowie i panie. Tym sposobem pendeka została zwinięta. Żałuję, że nie mam uchwytu na głowę, tak bym to nagrał. A zwinięcie pendeki jedną ręką jest praktycznie niemożliwe. Znaczy możliwe, ale... jakoś mi się nie spieszy, żeby stąd spaść. No, tyle w temacie. Jebut. A to nie są. No dawaj. Jeszcze trochę podjedź.